Ecco mi qua, ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki, benvenuti al canale Mangiare Łewki. Kto jest dzisiaj pierwszy raz w mojej kuchni, niech wie, że z kuchni włoskiej. Gotuję po włosku, dla męża Włocha. Mam ładną playlistę, zapraszam Cię na subskrypcję mojego kanału Mangiare Łewki. Tu na dole zróbcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, no i napiszcie komentarz. Ale co ja mam? Co ja mam? Mam grzyby. Co się je? Grzyby. Uwielbiam sezon jesienny. Naprawdę cieszę się, że jestem w Polsce, że mogę chodzić do lasu, zbierać grzyby. We Włoszech takiego pozwolenia nie ma. Nie ma się. Trzeba mieć autentycznie odpowiednie pozwolenie, autoryzacyjne, żeby wejść do lasu w odpowiednim czasie, w odpowiedniej godzinie i w odpowiednim rejonie. Nie wolno sobie wchodzić tak jak w Polsce, lerum po lerum. Wchodzimy, stawiamy samochody, zbieramy grzyby, wychodzimy, przemieszczamy się, później te grzybki sprzedajemy, gdzie nam się podoba. Tam tak nie jest. Tam trzeba mieć odpowiednie pozwolenie. Także cieszmy się, że jesteśmy w Polsce i że możemy sobie swobodnie chodzić do lasu i zbierać grzybki. No i co ja z tych grzybów zrobię? Myślałam o zupie grzybowej, ale rozmyśliłam się i zrobię na inny sposób te gąski zielone. No i zapraszam Was. Pokażę Wam, jak ja je czyszczę i robię. To tak, do przygotowania będę je smażyć. Będzie nam potrzebna jedna cebulka szalotka, łyżka masła, olej, sól i pieprz. Najpierw oczyścimy grzyby. Ja grzybów nie myję. Takiego pięknego grzyba, taką gąskę, przesunę talerz, pędzelkiem pędzelkujemy. Czyścimy, wyrzucamy wszystkie te właśnie tutaj te śmieci, zanieczyszczenia. Naprawdę nie możemy mieć grzybów. Umyjemy, to zrobi się jak mokra, zmokła kura. Gdzie jest ten nóż? Tutaj mam. Tutaj obetniemy nóżkę. Mamy, jeżeli jest brudny grzyb, uważamy, że jest naprawdę brudny, no to taką wilgotną szmatką obczyścimy i kładziemy sobie na talerz. I tak następnego grzyba. Utnę tą nóżkę. O, tutaj delikatnie. No, jak pod bieżącą wodą, to można, no ale później trzeba go osuszać na ręczniku i w ogóle. Ale ja nie jestem zwolenniką mycia grzybów. Jeżeli ktoś uważa, że żeby umyć, to proszę bardzo. Grzyb wsiąka szybko wodę i robi się w ogóle całkiem inny. Chyba że robimy na przykład, gotujemy je, maślaki czy podgrzybki, to owszem, pod bieżącą wodą. Najpierw jak już oczyścimy z runa leśnego, no możemy tak pod bieżącą wodą raz ciach umyć i wrzucić na nasze zalewę i gotować. Takie nóżki to możemy tak albo oskrabać leciutko, tak, możemy je oskrabać, albo ewentualnie możemy wziąć, o, się urwało, ewentualnie wziąć, wyczyścić, tak, o. Pamiętajmy, że grzybów nie dajemy dzieciom. Dzieci małe nie mogą jeść grzybów, bo jest białko w nich i białko jest ciężkostrawne dla małego człowieczka. No i oczywiście jeszcze jedna uwaga. Jeżeli jesteśmy niepewni grzyba, proszę go nie brać, wyrzucić. Ewentualnie, jeżeli się nie znamy na grzybach, to skonsultujmy się z urzędem sanepidu, gdzie są eksperci od grzybów i powiedzą, czy te grzyby są jadalne, czy niejadalne. Bo naprawdę nie możemy ryzykować zdrowiem i życiem dla jakiegoś tam pięknego trujaka. Na patelnię wlewamy olej. Dość tego oleju musimy wlać. 2-3 łyżki i wrzucamy nasze masełko. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy naszą cebulkę, podsmażamy, aż się lekko zeszkli. Cebulka już się nam zeszkliła, wrzucamy nasze grzybki. Smażymy i na końcu posolimy i popieprzymy do smaku. Smażymy na wysokim ogniu. No tak, możecie powiedzieć, że ja myję grzyby. Owszem, myłam grzyby, opinki przed
sosem. No ale po prostu je pod bieżącą wodą raściach opłukałam, tak jak wcześniej mówiłam. No i oczywiście podgrzybki, które robiłam w zalewie słonej, też je myłam pod bieżącą wodą, tak samo jak robiłam marynowane. Były myte. Teraz je ładnie podrzucę. No i dalej będę smażyć. Tak wyglądają po 10 minutach. Ja jeszcze troszeczkę posmażę. Cebulka już jest dość dobrze zrumieniona. Możemy też cebulkę w trakcie duszenia, smażenia naszych grzybów dodać. No ja dam na początku. No ale można też i na końcu. No będzie trochę więcej przypieczona. Ja jeszcze z 2-3 minutki posmażę i uważam, że one już są usmażone. Gąski nasze są już usmażone. Ja je posolę i popieprzę. Troszeczkę popieprzymy. No i co? Myślę, że ten mój sposób Wam się przyda. Oczywiście cebulka nam się spaliła, także lepiej wrzucić ją pod koniec. I co? Zapraszam Was jeszcze raz na mój kanał Manciare Łebki. Róbcie subskrypcję i oglądajcie mnie we wtorek, w czwartek i w sobotę. I ciao a tutti! Ciao!